Witajcie, hej! A szczególnie witam Darię i ten film to w zasadzie dla niej będzie przeznaczony. Ale zapraszam wszystkich do oglądania, nie tylko Darię. Tak, wędkowałem i teraz muszę trochę opróżnić ten mój, co tam mam. Nie wiem, co tam mam. O, tutaj trochę ryb. Nie ma sprawy, ale tu powyrzucamy to. Te skarby, wszystkie, kije też na razie, niech sobie tu będzie wszystko, bo chcę pochodzić, ojej, znowu jakaś paskuda się tutaj mi nie chce dobrać, no nie, muszę wyjść, gdzie ta paskuda tutaj, nie wiem gdzie, o tu. Ale na słońcu to nic się nie stało. No i dobrze. Nie ma. Ten domek dopiero powstaje. To będzie taka rybaczówka. O, tak nazwałem. Jest niedaleko wioski Budziwoj. Tutaj czasami wędkuję. Zaczynam wędkować. O, proszę, jest jedna zmora. A spróbujemy go z łuku dać. O, proszę, już go nie ma. Ale punkty zbiorę, no nie? Co się mi należy, to się mi należy. Ja coś nie widzę. Ładnie pod wodą, no nie? O, tu mam skórę. To się może przydać. Z mnichami się dobrze handluje takimi rzeczami. Z gniłym mięsem i innymi rzeczami. Chyba wiesz o tym, no nie? Ja myślę, że dużo więcej wierzą ode mnie. Ale ja też pokażę co nieco. Dobrze, ta rybaczówka, bo tak ją nazwię, ona jest niedaleko wioski Budziwoj. I ostatnio tu miałem kłopoty, bo mnie zbóje napadły i o mały włos bym się pozbył wszystkich ludzi. No ale na szybkiego zbudowałem znowu klocek, domek, do którego muszę dorobić dach. Żeby to ładnie wyglądało, no nie? No bo to tak wygląda tak nijako. Niezbyt apetycznie, no ale jak coś ubudujemy, jakiś daszek ładny czy coś, może też z granitu taki, no nie wiem jeszcze dokładnie, ale to będę budował na pewno. I tu mnie właśnie napadły zbóje. Boję się, że niedługo znowu mnie tu napadną, bo one są bardzo mściwe. To jest bardzo mściwy klan. I jak już raz napadły, to jeszcze z dwa razy mnie napadną. A może i więcej. No nie no, nie chcę mieć z nimi do czynienia. Tę wioskę niedawno tutaj zacząłem organizować. Jak trafiłem, ojej, marchewki mi dali. Mam marchewki czy uciekły mi? Nie zdążyłem je zabrać, niedobrze. A tu będzie ich centrum. Bardzo budziwojanie się tutaj gromadzą i dyskutują. Co będą robić? No nic, ale ja rozmawiam, a miałem budować tutaj przecież dach w tej wiosce. No to idziemy do miejsca, gdzie po raz pierwszy zacząłem tu cokolwiek robić. Czyli tu się pojawiłem. Ja to nazwałem bazę. I teraz właśnie idziemy do bazy. Tu kiedyś powstanie jakiś dworzec centralny. No nie wiem co to będzie, ale będzie. Te tory prowadzą aż do Cyriaku. Tam kolejno przez domek pod Czarnym Dębem, później jest chyba domek ognisty i później jest jakiś tam domek pod Maczugą i Cyriak. Żadne inne wioski, bo w bazie wybudowałem wejście do Neteru. Myślałem, że z Neterem się połączę, ale nie udało się mi z Cyriakiem ze Świerkowem połączyć tą drogą. Bo od razu się teleportuje do Cyriaku i stąd taki problem. Kiedyś tu była taka pułapka, co
fajna. Ale już tej pułapki tutaj nie ma. Bo się znalazł mądry chłopak wybuchowy, wszedł mi tu i rozwalił mi to wszystko i nie chciało się mi odbudowywać tego. Więc zrobiłem tak na prosto. I co tam się przejmować? Nic, to może my zrobimy jednak ten dach, tak jak mówiłem, z tego kamienia, o, z granitu. Taki ładny dach, ale ja nie wiem, jak to wybuduje ten dach. Coś tam wymyślę, nie? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Może zamienimy to wszystko na, od razu na, tak, o, i jest. Jeszcze raz. O, i jest. I teraz mi są potrzebne schody, ale to już nie wszystkie, ojej. Bo to by było za dużo, nie? Robimy tak, o. I o, 64 to i tak mało. Mogłem to zrobić. O, jednak zrobimy jeszcze jedną taką kopię. Teraz tych. Ale tu zrobimy tylko paczkę, jedną, fajnie. Nie, to mogę drugą. Jeszcze mi zostało. To może starczy, bo tych płytek za dużo nie będę potrzebował. Ale granitu to trochę będzie mało. Ja sobie wezmę to, odłożę. A to jest jakiś wypolerowany. No to może niech sobie będzie. Też wypolerowany. To nie są polerowane granity. Jak trzeba, to ja wypoleruję. To by było to. I teraz najważniejsze mi będzie potrzebne takie rusztowanie. Gdzie ja je podział? O, nie ma. Jest. O. Specjalnie przywiozłem ze Świerkowa. Bo tam jest las dżunglowy, gdzie rosną bambusy. No i tam są oceloty. Wy może nawet mówią, koale są. Papugi latają. Pięknie jest w Świerkowie. Tam dalej muszę to zrobić i będzie naprawdę pięknie. No, ale teraz idziemy do Budziwoja budować dach, no nie? W końcu jak to wygląda, kurde, bez dachu? Jakieś tam zrobię. Ja nie jestem specjalistą od ładnych dachów, ale jakiś tam się zrobi. I już będzie inaczej. O, chociażby taki daszek. Ładny, ładny. Wcale nie jest zły. I może coś takiego my też zrobimy. Nie? O, proszę. Budziwojanie się naradzają. Co by tu robić? Widzisz, ilu ich jest tu chętnych do rozmowy? Proszę. No dobrze. Idziemy budować dach. Jak go my to zaczniemy? Ja może bym zaczął tak pewno. Ja sobie tu wymyśliłem coś takiego, ale jak mi to wyjdzie później, myślę, że zrobię skróty z tego. Bo to by było za dużo. Na cały film, ale spróbujemy. To jest takie fajne rusztowanie się zrobi. Nie wiem, czy próbowałaś kiedyś to robić, ale o, widzisz? Pach, 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 pach. I jeszcze raz. A ja mogłem jeszcze, a tu mogę sobie też wziąć. Ojej, to nie tak miało być. Do góry, chłopcze. No nie, tak nie pójdzie. No to nie pójdzie. O, teraz to mi wyszło. Teraz mi wyszło prawidłowo. A tu? O. Hej! Spadłem. Dobrze, że spadłem na to i nic się mi nie stało, no nie? Ja już wiem, dlaczego spadłem po tym rusztowaniu. O, tak. I teraz mogłem wejść tak. I teraz nie spadnę. To takie dziwne urządzenie. I teraz tak. Tu na jedną, a tu chyba na cztery nawet wypuszczę płytki do przodu. Taki potężny dach próbujemy zbudować. A co z tego wyjdzie? Nie wiem.
Zobaczymy, no nie? O, tak. I budujemy tu skutki. I chyba cztery, bo ja chcę zrobić takie poddasze, może też tu zamieszkają, wiesz? Ale to będzie trzeba poczekać trochę. Nie no, trzy wystarczy. Bez jaj, no nie? Trzy starczy. O, to już noc, a ja jestem na dachu. Zaraz mi tu wszelkie łażęgi przyjdą, no nie. Ale to dokończę, tak jak planowałem i będę schodził. A marchewki mi dali. Ale czy ja zdążę? Może gdzieś znajdę miejsce wolne. O, tak i na dół. Ojej, to się zaciąłem. Tak. Zeszłem na to. Ale chłopcze, przygotuj sobie chociaż łuku. Bo jakbyś tu jakiegoś włotra znalazł. O, mam marchewki. Masz wolny? Nie. Wszyscy śpią. Ojej. O, ty bratku. Na odszczał. Co wy chcecie od moich villagerów? Ja wam dam, a tam też są jakieś nieprzyjemne stwory? No nie, ja będę musiał pojechać chyba do Cyriaku i tam mam dynię i stworzyć będzie trzeba golemy, które będą pilnować tych wsiowych ludków. O, chodź. Ale punkty zawsze zbiera. Choćby nie wiem co. One się przydawają, wiesz? Oj, tu mam łóżeczko. Dopiero wolne łóżeczko. Myślałem, że tam znajdę, ale nie było. Więc trzeba było przyjść tutaj się wyspać. O! I wyspałem się. I teraz możemy dalej iść. Ale tu nie. Pomyliłem kierunki. Wychodzimy tu. Daria, a czy widziałaś zbójów? Zobacz, jak tu latają. Kur, zapiał. Chyba z nimi porządek trzeba zrobić. No nie? O, jest. Ale się wkurzył. On zaraz mnie szczeli. Jest. A tu następny jest łotr jeden. O, widzisz? Następne, one są bardzo agresywne, to jak patrzy. O, au. O, jest. Tak jest. Spokój z nimi. Spokój mi, tu będą nachodzić. Nie? Już raz tu mi zrobiły koło nosa. Może dlatego tak mało tych villagerów w budziwoju jest. No i spokój chwilowy. Nie? Zwiat to był zwiat zbójniczy? Nie wiem. Co to było? Załączyłem, bo jak zobaczyłem, to chciałem pokazać ci zbójów, jakie tu grasują. Czasami mi to narozrabia, no ale co zrobić? Ich prawo. Aha, tu chciałem zamknąć to. Całkowicie, żeby mi tutaj żadne ladaca nie właziły. O, jest. Widzisz, te wszystkie dziury zamykam, żeby po prostu, o, a teraz ziemią, żeby tam się po prostu nie lękły. A tego kwiatka też wezmę stąd precz. O, i teraz ziemia. Mam ziemię? Mam. Jest. Tak, pięknie. O, teraz tu kilka drzewek by się przydało posadzić, nie? Może ja mam? O, mam parę drzewek. O, akacji, brzozy. O, trochę brzozy, kilka akacji.
i niech sobie rosną, no nie? O, tu jakąś brzozę próbuję, tam jakąś akację. Uda się mi? Chciałem tu gdzieś niżej. O, tu akację dać. Może też akację, ten maczek niech sobie rośnie. Brzozę. O tak. Tu na razie nie wiem co będzie. A tu posadzimy drzewo dżunglowe. O, bo mam tropikalne, to się nazywa, a dżunglowe. No to wiadomo o co chodzi, nie? Może tu tak posadzę ładnie. Ale jak ładny żeby się zrobił. Ojej, to nie, to jest akacja. Sorry, to miało być dżunglowe. A nie. O tu. Jedno, drugie. O, tak się sadzi, żeby wyrosło duże drzewo dżunglowe. Jak nie wiesz, to ci pokazuję. O. Pokopiemy troszeczkę. Ojej, a nożyczki wziąłem spod tej trawki. No i niech sobie tu rośnie. Tak, ale teraz rybkę trzeba sobie wziąć i zjeść trochę, nie? O, ten daszek skończyłem i teraz wygląda tak, te domki. Nie jest to za żadne piękne, ale jest daszek. Na wszystkiego to może być. O, i tu znowu ja muszę polikwidować te wszystkie. Kurczę, no, tam jest chłopak wybuchowy. I on najgorszy jest. Nie lubię ich. O. Nie. Ale muszę sobie zebrać. To moje, nie? Tylko zobaczę, czy tam przypadkiem innych nie ma. Nie widzę. Ojej, a jak tu wyjść? Żebym się nie u tego. Jest. No to teraz bierzemy ziemię. Zakrywamy to całkowicie. Ja myślę, że na tyle mi to starczy. Jakieś morze było czy coś. Nie wiem. Ale ja nie jestem archeologiem. Nie interesuje mnie to. O. Tak? W Minecrafcie ponoć można się zabawić w archeologię. Są takie rozmaite skamieliny archeologiczne, jak jakieś dinozaury czy coś. Ponoć. A tak naprawdę nie wiem. Ale czytałem, że jest coś takiego. O. Widzisz? I teraz już tu. Dobrze, na razie nie będę się tym albo już jak zakrywam, to zakrywam. Chociaż jedną warstwę. Tak, żeby to było. O. Bo prawdopodobnie będę wyrównywał dotąd ten teren. I tu już będzie załatwione. Ja tu trochę wziąłem ziemi. O, jest i jest. Tak. I to już było fajnie, tak? Jeszcze tutaj. I gra muzyka. Człowiek po ciężkiej chorobie wraca, a tu znowu zbuje. O nie. Tak jest. Ale i tu jest. No i proszę, co te zbóje tutaj robią jeszcze? No nic z tego, ja ciebie umorduję. Nawet gdybym miał to zapłacić twoim... O Jezusie kochany. Ale ich tu jest. Ale ich tu jest. Ale ich tu jest, no. Kurczę blade. I zaraziły mnie.
I co ja teraz robię? Idę się przespać, no nie? Coś takiego. Mówię ci, problem mam z tymi zbójami niemożliwy. Co rusz mi dokuczają. Proszę. To jest fatum, to co się wokół mnie kręci, to jest fatum zbójów. One niedługo się zemszczą jeszcze raz na mnie. Muszę się teraz przygotować do ostrej walki. No tak, wyspałem się, ale jeszcze żem tu nie poza sprzątał. Muszę to sprzątnąć, nie? Bo jak mnie zaatakują, to ale będę miał miatkę. Widziałaś kiedyś taki atak zbójów? No to będzie gorąco. Od razu tu usunę, żeby miał dużo miejsca. Bo czasami lepiej mieć trochę miejsca i nie prowokować ich. Wiesz? Zobaczymy, co to z tego będzie. Tak, i jeszcze tutaj to sobie odłożę. O, jest, jest. Kije. Tutaj, a ten sztandar zostawimy. To jest sztandar zasadników. Zbója. O. Tego kapitana zbójów. O, jest, jest. Teraz idę tak. To odkładamy, to odkładamy. To odkładamy, żebym ja miał najważniejsze rzeczy. O, jak mnie się nie powiedzie, to nie wiem. Idę teraz bronić wioski. No, nie mam wyjścia. Trzeba bronić. Ale tu zamkniemy, żeby tu żadnego łotra nie było jeszcze. Nie, a mam jedzenie? Mam. To jeszcze się najem. Miał siłę. Dobrze, niech to będzie. Może zostawimy to, bo jak zgłodnieję, to będę miał co zjeść, no nie? Teraz trzeba iść pilnować wioski. Nie ma wyboru. Oni się pojawią tu. Widzisz, w prawym górnym rogu to fatum zbójów? Oni mnie będą śledzić. Aż mnie dopadną. O, proszę. I już się zaczyna. Jeszcze nie zdążyłem dojść, a oni już. Co za łotry. I gdzie oni mogą być? Gdzie oni? O, już tu ich widzę. I ja tu. Jest. Jest. No ładne kwiatki. A tutaj mnie jeszcze wpakują gdzieś. Gdzieś jeszcze tu czeka. Gdzie to jest? Tam lata. O, jest, jest. Zbój. Jeden paskudny. O, je. Jest. I następny. Ile tu jeszcze ich jest? Jeszcze są. Ale gdzie to ja nie wiem. Trzeba ich szukać. Lepiej nie stać w miejscu. Kurde, tu mam tak nierówno. Muszę uporządkować tą wioskę. A wy czego tutaj żeście uciekli? Może to też dobry pomysł? No i gdzie to mogą być? Nie słyszę. Gdzieś się schował. Ale nie ma. No też coś.
No kurczę, blada twarz. Nie wiem, gdzie oni są. A może tu gdzieś zeszedł jakiś zbój. Tam są ryby. No nie widać ich. Ale się schował. No. No i nie ma. A ponoć jest. Już po wszystkich zakamarkach chodzę. Widzisz go? To ja nie. Oj, 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 oj. Gdzie on może być? Gdzie on może być? No nie wiem. Tutaj? Nie widać go. No kurcze blade. Ciekawe. Gdzie on może być? Gdzieś jeszcze jakiś zbój jest. No przecież chyba nie w domu, nie? Tu jest schowany. Tu nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Idzie tutaj. O, jest, 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 jest. O, jest, jest, jest. Jest. Ojej. Ja myślałem, że to koniec, a to znowu najazd. No nie. No nie wytrzymie. No coś takiego. Gdzie to teraz będą? Ile ich będzie? Ojej, ojej, oj, lecą. Ojej, oj. To jest obrońca. Groźna sprawa. Ilu tam, o tam latają. No wy, dranie. Tak. Jest. Jeszcze tam jest jeden. Jest. Jeszcze gdzieś tu znowu jakiś ukryty. O jest, tu, obrońca. Jest, dobrze. Oj kurde, znowu najazd, no nie. To trzeci najazd, ale są uparte te łotry. O nie. Nie wytrzymie. Gdzie one są? No nie wiem. O, są. Jest, jest. O, następny. Ile was tu jest? Ilu was tu jest?
Jeszcze coś tutaj, jakiś stwór łazi. No czwartego chyba najazdu nie przeżyje. No coś takiego. No kurczę. Gdzieś jeszcze jest. Ojej. Już go widzę. To jest ten fajny byczek. O ty kurczę, zaraza jedna. Krwistymi oczami. Jeszcze masz mało? Jeszcze masz mało? Nie. O kurde, zaprawił mnie. Ale twarda bestia. No szkurcze. Chyba jest cisza. Cały dzień walki. Ale to łotry. No też coś. No nie, może tutaj jest gdzieś dla mnie miejsce. Jest. Idę spać. Po tak męczącym dniu należy się wyspać, no nie? O. I teraz bym mógł pohandlować bilagerami. Nie? Ile was przetrwało? Jest parę, ale tutaj ich muszę wypuścić. To jest dobra myśl. Poczekajcie, jak was wypuścić. Chodźcie tu. Wyłazić. To wszyscy naraz. Wszyscy naraz nie dacie rady. Tak, ale łopat mi dali. No też coś, po co mi łopaty wasze? O. Wychodzić mi, wszyscy. A tu później coś dorobimy. Tak jest. Jeszcze tutaj ten karaluk lata. No ty draniu jeden. Jeszcze ty będziesz tu kogoś denerwował, nie? No nic. Powalczyliśmy ostro. To teraz idziemy sobie. Teraz chyba już tak nie zaatakują, nie? Ojej, jak to zrobić? Tu oni mają tu zejście, a ja tutaj robię. Może tu zrobimy takie, jak to było? Aha, tak. Zrobiłem. To jest dobrze. Tak, od razu zrobię. Mogę sobie wykorzystać tą ich łopatę. Co oni łopatami chcieli robić? Nie wiem. Tak. O, jest. Tak. A tu wykopiemy. Niech sobie ładnie rośnie. Ta droga była taka ładna, no nie? Tymi chorągwiami to ja coś muszę zrobić. Ja chyba udekoruję centrum. No nie? Żeby było wiadomo, że wyzbuje się bali. Tak? I co powiesz, co masz dla mnie? Tak, cztery, a ja nie mam z góry. Cztery, o, cztery te tuniki. No co ja z tymi tunikami będę robił? Ja bym kupił od ciebie, ale chłopie,
Tradycja mi nie opłaca. A czemu wy... O, 17 marchewek, a ja gdzieś miał marchewki, nie? A ty co masz? No, miskę. 11 kurzeja. A poczekaj, ty coś jeszcze miałeś tam? A, 15, 20, ale to 12 to jest dla mnie zamknięte. No? Dobrze. Idziemy do bazy, no nie? Załadować co trzeba, chyba już więcej nie będą mnie tu męczyć. Chwilowo. Bo tak naprawdę to nigdy nie wiadomo, kiedy się znowu pojawią. Ojej. Ale to była jadka, no nie? Tak, o, już dynie mi rosną. Proszę, tu obsadziłem kilka dyni. Widzisz? Nad tym sztawkiem rosną. Pięknie rosną. Latarnie założone. Proszę, jaka piękna aleja brzozowa, no nie? No, to do zobaczenia.